Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, zatytułowanej Klasa Pani Czajki. Czyta Janusz Zadura. Kamila przyszła do klasy tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Zawiązywały się już pierwsze przyjaźnie. Maciek przebywał najczęściej w towarzystwie Aleksa, Białego Michała, Grubego Mateusza oraz Staśka i Tomka. Ewa siedziała z kingą. Inni też znaleźli jakoś swoje pary. I tylko Kaśka siedziała sama. Choć nie wyglądała na osobę, która się tym przejmuje. Pewnie dlatego, że na dużych przerwach chodziła do trzeciej B, by pogadać z Krzyśkiem, który okazał się kuzynem Maćka. Pojawienie się Kamili w klasie wywołało spore zainteresowanie wszystkich. Po pierwsze, fakt, że spóźniła się na rozpoczęcie roku aż tydzień. Bo cały sierpień była u ciotki w Anglii, wzbudził w klasie pewną zazdrość. A to, że Kamila nie zadzierała z tego powodu nosa, zjednało jej sympatię. Po drugie, już na pierwszej lekcji angielskiego, Kamila wykazała się dużą znajomością języka. Potrafiła po angielsku mówić z akcentem, który brzmiał bardziej brytyjsko niż akcent nauczycielki, zwanej przez wszystkich uczniów Milady. No i chętnie podpowiadała innym, to dlatego na dużej przerwie Kamile otoczył wianuszek dziewcząt i chłopców, którzy chcieli jak najwięcej dowiedzieć się i o Anglii, i o Kamili. Moja ciotka Iwona wyszła za Anglika, mówiła Kamila. I to dlatego mówię po angielsku. Pewnie gdyby wujek Hugh znał Polski, nie mówiłabym tak dobrze, ale że ciocia często zostawiała mnie samą z wujkiem, bo chodziła do pracy, to gadałam z nim. Pokazywał mi Londyn, a to tak głupio nie wiedzieć. Co ktoś do ciebie mówi? Trudno milczeć, no i telewizji oglądałam. Pff, w Polsce też można oglądać, jak się ma kablówkę, prychnęła pogardliwie Kaśka. Ale tobie nawet kablówka nie pomoże, powiedział Maciek. I tak będziesz z angielskiego nogą. Za to w mini! zachichotała Małgosia. A ty, Kobra, co się wcinasz? spytała Kaśka-Małgosię. Kobra? Powtórzyła Małgosia ze zdziwieniem usłyszane przed chwilą przezwisko. No, okularnik inaczej, wyjaśniła Kaśka, czyli ty. Wiesz co? powiedziała Małgosia. Dziwię się, że w gimnazjum prezentujesz poziom niższy niż w podstawówce. Okulary noszę od dawna, a pierwszy raz w życiu ktoś próbuje mi z tego powodu dokuczyć. Ty się w głowę stuknij. Jesteś jakaś opóźniona w rozwoju. Dajcie spokój! Powiedziała Kinga i spytała, czy Kamila zna dużo angielskich idiomów. Jak tam jest w Anglii? Spytał Alex, który zwiedził pół Europy, ale na wyspach brytyjskich jeszcze nie był. Czy to prawda, że Anglicy są flegmatyczni? Tak, i flegmę w słoikach sprzedają na eksport, a takie głupkie jak ty ją kupują. Burknął czarny Michał, który też przysłuchiwał się rozmowie. Spadaj! Krzyknął aleks i odepchnął go. Michał doskoczył do aleksa i zaczęli się szamotać. Możecie się uspokoić? spytała Ewka. Chciałam dowiedzieć się jeszcze czegoś od Kamili. Lepiej niech powie, gdzie straciła pigment wtrąciła znowu Kaśka, która od dłuższego czasu przyglądała się włosom Kamili. Były tak jasne, że prawie białe. Nie straciła pigmentu, tylko jest blondynką warknęła Małgosia, wiedząc, że to, co powiedziała Kaśka może wywołać sporą burzę. I niestety, mimo małgosinej interwencji tak się stało.